Największa wada wzroku, jeżeli chodzi o krótkowzroczność, to chyba w zeszłym roku korygowaliśmy wadę minus 22 dioptrie. U tego pacjenta była to korekcja łączona wszczepienia soczewki fakijnej w połączeniu z laserową korekcją wzroku. Jeżeli chodzi o astygmatyzm, to korygowaliśmy 8 dioptrii astygmatyzmu. Tutaj była podobna sytuacja, to też była kombinacja soczewek fakijnych z laserową korekcją wzroku. Jeżeli chodzi o nadwzroczność, czyli wady plusowe, korygowaliśmy plus 13 dioptrii. W takim wypadku można już tylko wymienić naturalną soczewkę w formie tzw. refrakcyjnej wymiany soczewki. Także jak widzą Państwo, też wysokie wady są możliwe w korekcji. Trzeba dokładnie zbadać oko, trzeba dokładnie zbadać anatomię oka i wtedy możemy pacjentowi zalecić daną formę leczenia.